Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i dzisiaj zabieram Was w świat higieny zębów. Między nami ząbkami Wu Hongbina i Jiam Donga to publikacja zabierająca nas zarówno w świat zębów, jak też informująca o tym, w jaki sposób dbać, w jaki sposób pielęgnować zęby, jak je leczyć, czego unikać, żeby nie musić zbyt często odwiedzać dentysty. Ale też pokazująca zęby w taki dość zabawny sposób, bo są one tutaj pokazane jako rodzina, która potrafi się bawić, która ma w swoim życiu sporo wyzwań, bo czasami ząbki czekają na przyjście kolejnych swoich krewnych, a innym razem muszą wyprawić je w świat. Pojawia się tu też motyw nauki, chodzenia do szkoły. Świetne okienka, nie tylko takie duże, jak tutaj w przypadku szkoły, ale też i małe, skutecznie przyciągają uwagę dzieci. I bardzo ważna rzecz, tych informacji, tego czytania jest naprawdę bardzo mało. I to są najistotniejsze rzeczy, które nasze dzieci powinny wiedzieć o zębach. Dowiadują się, w jaki sposób zęby działają, w jaki sposób bronią się, jak je leczyć. I przy okazji szpitala poznają całe mnóstwo narzędzi, sposobów leczenia. Mamy tutaj dużo informacji o borowaniu, o plombowaniu, ale też pojawia się informacja o aparacie zębów, dzięki czemu nasze dzieci będą wiedziały, dlaczego taki aparat jest ważny. A po całym dniu zabaw, obowiązków, ząbki udają się do wesołego miasteczka, gdzie mogą spędzić miło czas, pobawić się, a nasi mali czytelnicy mogą zdobyć cenną wiedzę w Muzeum Historii Ząbków. Tutaj dowiedzą się, w jaki sposób czyszczono dawniej zęby, jakie sekrety były z nimi związane, dlaczego określonego koloru zęby były ważne, jaka święta jest patronką dentystów, ale też pojawią się informacje o dinozaurach. Dowiemy się, jakie zwierzęta miały największą ilość zębów, w jaki sposób dinozaury radziły sobie z psuciem się zębów. Świetna publikacja, polecam i do zobaczenia.